Czy jesteś nieszczęśliwy? A może brakuje ci w życiu nadziei? Nie masz celu? Nie widzisz sensu całego istnienia? Jeżeli tak, to ta oto książka może być dla ciebie. W tym materiale zrecenzuję ją, a może bardziej po prostu opowiem, o czym ona jest i jakie na mnie wrażenie wywarła. I co to jest za książka? Książka nosi tytuł Everything is Fact, gdy pozostaje tylko nadzieja. Autorem książki jest Mark Manson i jest to książka właśnie o tym, o czym wspomniałem na początku. Czyli o tym, że wszystko jest pozbawione sensu, wszystko jest, tutaj jest w tytule niecenzuralne słowo użyte, jest zjebane. Wszystko jest zjebane, gdy pozostaje tylko nadzieja. Taki jest tytuł. Domyślam się, dlaczego tutaj wydawca nie przetłumaczył tego angielskiego zwrotu, ponieważ lepszy jest po angielsku po prostu. I fuck nie jest takim już przekleństwem, a bardziej weszło do obiegu jako coś normalnego, myślę, że w anglojęzycznych krajach. Więc książka jest o tym, jak znaleźć sens w tym życiu, czy go znajdywać, czy nadzieja to jedyna nadzieja. Tutaj takie śmieszne sformułowanie. Ale tak dokładnie, o czym jest ta książka? Książka jest o nas, o ludziach. O naszej psychice, o naszym mózgu, o tym mózgu, który dzieli się na dwie części, na część racjonalną, na część emocjonalną i o tym, jak te części ze sobą współpracują. Książka jest również o naszym świecie, który nas otacza, o tym, jak on jest skonstruowany i również jak my mamy się w nim odnaleźć, a także o trudnej prawdzie. I tutaj sobie zaznaczyłem fragment książki, który dobrze opisuje, czym jest trudna prawda. Więc teraz wam go przeczytam. Pewnego dnia ty i wszyscy, których kochasz, umrzecie. To, co mówisz lub robisz, będzie miało znaczenie jedynie dla niewielkiej grupy ludzi i to przez bardzo krótki wycinek czasu. Taka jest trudna prawda o życiu. A wszystko, co myślisz lub robisz, to tylko rozpaczliwe próby niedopuszczania jej do siebie. Jesteśmy nic nieznaczącym pyłem kosmicznym, który pląta się gdzieś na jakiejś plamce we wszechświecie. Wyobrażamy sobie, że mamy znaczenie, myślimy, że jesteśmy po coś, a tak naprawdę jesteśmy niczym. Rozkoszuj się tą pieprzoną kawą. Więc tak właśnie autor opisuje trudną prawdę w dużym skrócie i to było w pewnym kontekście żartu, który padał w tej książce, ale właśnie dużo autor rozprawia o tej trudnej prawdzie, która pozbawia nas nadziei. No bo życie nie ma sensu w takiej sytuacji. Skoro i tak zaraz umrzemy, skoro i tak jesteśmy sekundą w kalendarzu kosmicznym czy w innych skalach, które pokazują, jak małą częścią całego wszechświata są ludzie. Więc o tym również jest ta książka. Ta książka jest również o nadziei i o tym, czy w obliczu trudnej prawdy da się ją znaleźć. Dalej ta książka jest również o religii. Naprawdę dużo autor poświęcił religii, o tym, jakie miała rolę kiedyś, jak działa, na jakiej podstawie funkcjonuje i w jaki sposób angażuje ludzi. Autor, można powiedzieć, że podaje taki poradnik tworzenia religii i w ten sposób właśnie to tłumaczy, więc ogólnie w tej książce wiedza jest podawana w bardzo rozrywkowy sposób. Co więcej, książka jest o bólu i na końcu jest nawet o sztucznej inteligencji, czyli mamy tu połączenie wszystkiego, co aktualnie jest chodliwe, można powiedzieć, w mainstreamie. I jest to w jednej książce. O AI autor pisze jak o pewnego rodzaju wybawieniu nas wszystkich. No, nie do końca to podzielam. Ogólnie autor też w książce bardzo pewnie się wypowiada na wszystkie kwestie, tak jakby pozjadał wszystkie rozumy, tak przynajmniej było z mojej perspektywy, a niekoniecznie czasem tak jest, tak w moim odczuciu oczywiście, że autor czasem mówi coś jak pewnik, mimo że to nie jest pewnikiem. No może można się domyślać, że skoro jest to jego książka, to jest jego pewnik, ale tak za mało w nim pokory może po części, czuć jakby pozjadał wszystkie rozumy, trochę jest arogancki, ale właśnie zaraz dojdę do tego, jak ta książka jest napisana, ale zanim to powiem jeszcze, dla kogo jest ta książka. Więc ta książka jest przede wszystkim, myślę, dla osób, które są zagubione w życiu właśnie z powodu trudnej prawdy, czyli z powodu tego, że nie widzą sensu w ogóle w życiu, że i tak to zaraz się skończy i tak to, co robią, nie ma żadnego znaczenia i brakuje im takiej energii życiowej, brakuje im tej nadziei, brakuje im podpowiedzi, jak mają żyć. Więc autor tutaj sięga też
momentami do starożytnych filozofów i nie tylko starożytnych i przytacza ich filozofię życia. Chociażby mówi o Kancie, czy o Nietzsche. Więc autor tutaj również dużo historii opowiada i ogólnie daje nam taki przepis na jego zdaniem dobre życie, na jego zdaniem dobre podejście do życia. Jednak czy to będzie dla każdego? No, musisz sam przeczytać i się przekonać. Mi niewątpliwie ta książka zaimponowała, naprawdę była ciekawa. Tak jakby autor przekazuje w niej to, żeby pozbyć się nadziei, żeby nie bazować na nadziei, a zamiast tego dzieli się filozofią amor fati, która polega na tym, żeby cieszyć się życiem, po prostu, żeby cieszyć się może każdą chwilą w życiu i skupiać się na niej w 100%, kochać los, traktować różne problemy i niedogodności jako po prostu życie samo w sobie i się nimi cieszyć. Po prostu akceptować życie w całości, bóle, przyjemności, wszystko akceptować jakie jest i się tym rozkoszować. Amor fati. Również autor podaje kilka innych takich dodatkowych filozofii, tak chociażby mówi o Kancie i o tym, żeby traktować ludzi jako cele, a nie środki do celu. To jest też ciekawy koncept. I tam jest kilka jeszcze fajnych takich podejść, które mogą ci zrekompensować to, że autor na samym początku powiedział o trudnej prawdzie. Czyli autor na początku cię zestrofował, pokazał ci, jaka jest rzeczywistość, a następnie mówił, jak on sobie w niej radzi. Może tak to wygląda. Więc jeszcze chciałbym powiedzieć o czym? Jeszcze chciałbym powiedzieć o tym, że książka jest napisana językiem niezwykle luzackim. No sam tytuł już to pokazuje, skoro w tytule jest przekleństwo, to raczej w książce znajdują się one również. I tak książka jest pisana takim trochę cwaniackim językiem, takim oczywiście luzackim i tak jakbyś gadał z jakimś mega wyluzowanym kumplem, który po prostu niczym się nie przejmuje. Takie momentami mam wrażenie. Co jeszcze chciałbym powiedzieć? Chciałbym powiedzieć o tej subiektywnej narracji, więc niewątpliwie autor tam momentami właśnie przytacza różne historie i tak do końca nie jestem pewny, czy one są w 100% spójne z obiektywną rzeczywistością, czy może niejednokrotnie autor je trochę właśnie tak ozdabiał tą swoją subiektywną narracją, która ma sprawić, że jego przekaz będzie lepszy, że jego punkt widzenia będzie bardziej trafny, ale czy do końca to jest zgodne z prawdą? No, niejednokrotnie mam wątpliwości. Więc już wszystko powiedziałem na temat tej książki, tak w zasadzie. W linku w opisie zostawiam, w opisie z tego filmu zostawiam linka do tej książki i kupując ją właśnie z tego linka wspierasz mnie, wspierasz powstawanie kolejnych recenzji tego typu, w których mówię po prostu, co uważam o tej książce i czy warto ją przeczytać, więc wspierasz mnie kupując tą książkę z linka poniżej, tam jest link do wydawnictw Znak i Matras. Ja tam dostaję może złotówkę jak kupisz, więc nic wielkiego. I jeszcze chciałbym powiedzieć, że ta recenzja powstała na zasadach współpracy recenzenckiej z wydawnictwem Sensus. Jak to działa? Oni wysyłają mi tą książkę, ja ją czytam i tyle. Nawet za to nie dostaję kasy, więc taka współpraca. I tyle. Dzięki za obejrzenie. Jak przeczytałeś tą książkę, to napisz, co ty o niej uważasz. I do następnej recenzji. Hej!